Radio Polonii i Kurier Chicago zapraszają. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Marek Bauer, a w studiu Radia Polonii 2000 europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dużo pan podróżuje, po Stanach Zjednoczonych także, w Chicago coraz częściej pan gości. Co tym razem pana sprowadza tutaj? Będę gościem spotkania corocznego Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, a organizacji bardzo ważnej, lepiej o tym wiecie ode mnie. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie byłem też w Waszyngtonie jako jeden z dwóch polskich polityków obok pani minister Anny Fotygi na konferencji IDU, czyli takiej struktury globalnej, która skupia partie centroprawicowe, a ja jako członek władz Europejskiej Partii, w której partycypuje także PiS, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, właśnie byłem gościem tej konferencji w Waszyngtonie. Oprócz tego wcześniej byłem w Nowym Jorku w związku z ONZ-em, no i też na zjeździe Klubu Gazety Polskiej Watch Out Lake pod Detroit. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 4 latach bardzo silnie postawił na współpracę polsko-amerykańską, nie tylko wojskową, ale także energetyczną, co jest bardzo ważne. Ale pojawiają się zarzuty wśród różnych środowisk w Polsce, na przykład ze strony tak zwanej narodowej prawicy, że jest to zła polityka, tak zwana jednowektorowa, że powinno być to bardziej jakby zdywersyfikowane. Czy Polska w ogóle ma jakąś alternatywę? No, ja lubię mówić bardzo konkretnie i precyzyjnie. Współpraca z Ameryką jest bardzo potrzebna, bardzo ważna. Uważam, że mamy swoje nie 5 co 55 może minut, kiedy jest Trump. W ten sposób nie uważam, aby polityka amerykańska zmieniła się, gdy chodzi o politykę zagraniczną, po wyborze demokraty, bo ona będzie dalej taka wobec Rosji sceptyczna, ba, nawet można powiedzieć, że demokraci są w tej chwili bardziej sceptyczni wobec Rosji niż Trump. Mówię, że to paradoks, ponieważ przypominam pierwszą kadencję prezydenta Baracka Obamy, kiedy sekretarzem stanu była pani Clinton, kiedy zrobili reset z Rosją i w zasadzie na ołtarzu współpracy z Moskwą Biały Dom prezydenta Obamy poświęcił Polskę i na kraje naszego regionu. Natomiast ja mam takie poczucie, że jeżeli wygra demokrata, to co prawda się polityka zagraniczna USA nie zmieni, ale zmieni się stosunek do polskich władz. I że wówczas demokraci będą chcieli ingerować w nasze sprawy wewnętrzne, czego Donald Trump nie robi, szczególnie tylko w odniesieniu do Polski. I to byłoby dla nas niedobre. Myślę, że wtedy po prostu byłoby wprost wsparcie dla opozycji w Polsce, co jest niedopuszczalne, ale z tego się spodziewam. Gdy chodzi o współpracę z Amerykanami, to tak konkretnie nie ma alternatywy dla obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dobrze, niech będzie ich jak najwięcej. Jesteśmy pragmatyczni, jesteśmy realistami, tu nie chodzi o to, żeby było 100 tysięcy, bo to niemożliwe, ale 1000 czy 2000 więcej to dla nas lepiej. To odstrasza Rosjan. Tutaj nie chodzi o to, że tych Amerykanów jest parę tysięcy. Chodzi o to, że władze amerykańskie zrobią wszystko, aby ci żołnierze byli bezpieczni. A to dla nas jest ważne. Gdy chodzi o dywersyfikację energetyczną, nam chodzi o to, żeby... To nie jest tak, że my nie chcemy sprowadzać gazu z Rosji. Chcemy mieć wybór. To znaczy, jak będziemy sprowadzali z USA i ze Skandynawii, Danii, Norwegii, no to wówczas nie jesteśmy na musiku. Jesteśmy, że tak powiem, na zasadzie zarydynkowej, że po prostu jesteśmy skazani na Rosję. Więc tutaj nie ma alternatywy. Natomiast pytanie oczywiście o co innego. Znaczy ja jestem zwolennikiem, od razu mówię mój pogląd, że my powinniśmy mieć z USA jak najlepsze relacje, ale uwaga, relacje takie, powiedziałbym, pragmatyczne, to znaczy przyjaciele też mogą mówić twardo o interesach. To znaczy, że nie oznacza specjalne priorytety w relacjach z USA, choć naszą politykę zagraniczną, nie oznaczają, że my musimy kupować wszystko od Amerykanów i za każdą cenę. Bo tutaj jest kwestia też podejścia, powiedziałbym, biznesowego, ale też uważam, że Polska, będąc po Brexicie piątym co do wielkości krajem Unii Europejskiej, musi starać się mieć dobre relacje z krajami europejskimi. I uważam, że nie jest to alternatywa, jak na przykład często mówi Platforma, że tutaj trzeba z Unią, a nie z Ameryką. Nie, trzeba, mówiąc językiem matematycznym, koniunkcja i to, i to. Trzeba robić i to, i to. Na pewno Polska nie powinna ulegać antyamerykańskiej fobii, jaka jest udziałem elit rządowych w Niemczech i Francji. Natomiast nasze zaangażowanie w Irak i w Afganistanie, naszych chłopców, naszych żołnierzy, one w moim przekonaniu nie przełożyło się na takie korzyści dla naszego kraju, jak to powinno być. I teraz tak, USA to jest nasz sojusznik numer 1. Dobrze, że mamy z USA mamy specjalne relacje, najlepsze od zawsze, ale jednocześnie musimy twardo walczyć o własne interesy w tych relacjach, w każdym tego słowa znaczeniu. Żołnierzy amerykańskich jest około 5000 w Polsce. Oni de facto są na stałe tam, chociaż formalnie... Formalnie rotacyjnie, ale de facto... Ale de facto, ale chodziło rządowi Prawa i Sprawiedliwości o to, aby oni byli na stałe, czyli żeby powstał Fort Trump. Tak się nie stało. Czy to należy traktować jako porażkę, czy jednak nie? Nie, znaczy Fort Trump, no to mniej ważne, jak się będzie to nazywało, czy Melania Trump, czy Donald John Trump, czy zupełnie inaczej. Ważne, że są. Jest to taki pewien myk, no to znaczy... pokazujemy, że ten traktat nie jest traktat Rosja-NATO nie jest naruszany, nie ma stałej obecności i z tym związanych pewnych przywilejów dla danego kraju, ale jest obecność praktycznie stała. Tutaj absolutnie uważam, że to jest sukces, to wiąże nie tylko Polskę z Ameryką, ale uwaga, Amerykanów z Polską, USA z Polską i uważam, że jest to jeden z historycznych sukcesów tego rządu w wymiarze takim społecznym wizy, ale w wymiarze geopolitycznym właśnie po pierwsze bazy, większa ilość żołnierzy, a po drugie gaz. Pan nie ukrywa swoich sympatii do polityki Donalda Trumpa. W jednym z ostatnich komentarzy pan napisał: w interesie Polski jest popieranie prezydenta Trumpa. Zaznaczył pan tutaj, że niewiele się zmieni, jeśli chodzi o zasadnicze punkty polityki zagranicznej, nawet w przypadku, gdyby prezydentem był demokrata. Ale co pana tak, może powiem, nie urzekło, ale za co pan najbardziej ceni prezydenta Trumpa po tych jego 3 latach? Ja nie chcę oceniać jego polityki wewnętrznej, bo to nie jest moja sprawa. Nie rób drugiemu, co tobie nie miło, czyli nie będę ingerował w sprawy wewnętrzne innego państwa, skoro protestuję, jeżeli ktoś ingeruje w nasze wewnętrzne. Więc nie będę mówił o gospodarce, która zdaje się, że ma się świetnie. Ja mam pewne taki poczucie solidarności z Trumpem, który wynika z faktu, że te same elity, ten sam establishment liberalno-lewicowy, który niszczy Trumpa tutaj, niszczy Jarosława Kaczyńskiego, polski rząd, polskie władze, prezydenta Dudę w Polsce. Ba, te same gazety, New York Times, atakują Polskę, atakują Donalda Trumpa. Więc no, można powiedzieć, jeździmy na jednym wózku. Za co jestem wdzięczny? Powiedziałbym tak, no, Trump nie jest ambasadorem Polski, on jest politykiem amerykańskim, który walczy o swoje interesy. Ale ja porównuję prezydenta Baracka Husajna Obamę, skoro mówię Donald John Trump, no to chcę mówić 2 imiona pana prezydenta Obamy, który mówił o, cytuję, polskich obozach śmierci, z prezydentem Trumpem, który mówi o wielkości i pięknie polskiej historii, o heroizmie Polaków. I tutaj mam do wyboru, no to wolę Donalda Trumpa. Może za to jako historyk szczególnie cenię, choć oczywiście decyzje odnośnie baz, odnośnie żołnierzy są decyzje niesłychanie ważne. Na gazie Amerykanie zarabiają. Też chętnie wiedział dokładnie ile, bo tego nie wiemy. Natomiast no, uważam, że to jest potrzebne. To, co niektórzy uważają za wadę Trumpa, jego niebywały egotyzm, jego ego rozwinięte do jakichś hospicznych rozmiarów, ja uważam, że to akurat w przypadku Polski jest dobre, ponieważ ja to podkreślam, no, jeżeli Donald Trump jest zakochany w sobie, jak niektórzy mówią złośliwie, no to proszę sobie wyobrazić, jakby pan był zakochany w sobie, pan by pojechał do Polski, Polacy pana witają entuzjastycznie i widać, że tego nie każe im tego rząd, tylko to wynika z ich serca i pana oklaskują i widać, że przyjmują no, chlebem i solą, mówiąc metaforycznie, po czym pan leci na szczyt G20 do Hamburga prosto z Polski, Hamburg płonie, Niemcy robią afronty prezydentowi Trumpowi, antyglobaliści podpalają, że tak powiem, Hamburg w protestach antytrumpowskich. Pierwsza dama Melania Trump nie może wyjść z hotelu otoczonym przez antyglobalistów i policję, która ją broni. No i takie zderzenie tej przyjaznej Polski z sercem na dłoni, jak mówię, wobec Donalda Trumpa, no i tych Niemiec, chociaż przecież Donald Trump ma niemieckie korzenie, i tych Niemiec, które wyraźnie widać, że tam mimo płonącego Hamburga chłód do tego Trumpa bije, że aż bardziej nie można. I myślę, że tutaj no też to jest taki, oczywiście to jest biznesmen, on się kieruje własnym interesem USA. Natomiast no, myślę, że w takich sytuacjach, kiedy docenia, jak kto o nim mówi, no to widać, jak mówią o nim i o Ameryce w ogóle Polacy, a jak mówią Niemcy czy Francuzi. Nie ma wiz do Ameryki. Stało się to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za prezydentury Donalda Trumpa. Mnie było przykro przez wiele lat słuchać, przez kilkanaście lat, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, z ust wielu czołowych polskich polityków, pomina nazwiska, słowa takie, że wizy do Ameryki nie są potrzebne, bo Polacy sobie już spokojnie podróżują po Europie, tam znajdują pracę, czy mają szansę na zdobycie wykształcenia. Jak to jest ważne, mimo to, że wizy zostały zniesione dość późno, ale zostały zniesione. To ważne dla Polski? Bardzo późno. Znaczy, ja akurat uważam, że to jest wielki grzech amerykański. To jest wielki grzech Amerykanów, że dla swoich sojuszników te wizy znieśli tak późno. I szczerze mówiąc, nie widzę racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego to stało się tak późno. Bardzo dziękuję prezydentowi Dudzie i prezydentowi Trumpowi, że to się stało. Bardzo się cieszę, że to się stało. Ale no, nie ukrywajmy, stało się to bardzo późno. I tutaj nie zmienię zdania, że Amerykanie powinni to zrobić wcześniej, skoro to zrobili do prawie wszystkich krajów europejskich, członków Unii Europejskiej wcześniej. Druga sprawa, no, zwracam uwagę, że Amerykanie nie płacili nic za, nie mieli wiz, ale też nic nie płacili za wjazd do Polski. A Polacy musieli sporo bulić, żeby tu wjechać. Ba, Polska nie skorzystała do rozwiązań Brazylii i Argentyny, które to kraje, że tak powiem, no, kazały płacić Amerykanom, formalnie wiz nie było, ale kazały płacić te $130 za wjazd, skoro obywatele Argentyny i Brazylii, na zasadzie symetrii, to zrobili Buenos Aires i Brazylia, na zasadzie symetrii, skoro ich obywatele musieli płacić taką kwotę, tu wjeżdżając do USA. Więc ja się z tego cieszę, ale też mam taką pretensję do władz amerykańskich, mówię to wprost, że to się stało tak późno i tak nie powinno być. Natomiast dobrze, że się stało. Myślę, że Polacy tu nie będą jakoś specjalnie się zwiększy kwota Polaków przychodzących do pracy tutaj, nie sądzę, ale uwaga, więcej Polaków będzie tu przyjeżdżać, zwiedzać, także patrzeć na polskie aktywa w Chicago, które są imponujące przecież, czy gdzie indziej, więc myślę, że wzrośnie zainteresowanie turystyką do USA ze strony Polaków, a także będzie więcej po prostu odwiedzin rodzin, przyjaciół, bo brak wiz temu służy, choć no, wiz nie ma, ale cały czas opłaty są. To też, szczerze mówiąc, nie jestem tym zachwycony, delikatnie mówiąc. Jest pana politykiem, który bardzo dobrze orientuje się i funkcjonuje w polityce europejskiej. Może do niej przejdźmy troszeczkę. Dla nas coś, co się nazywa Unią Europejską, to To jest coś, co kojarzymy z Brukselą, Strasburgiem, Parlamentem Europejskim. Zacznijmy od Brexitu w Wielkiej Brytanii, bo w tym się można pogubić naprawdę. On będzie czy nie? Czy jest szansa na drugie referendum mimo wszystko? Brexit, no wie pan, jak w tym kawale o góralach, którzy przewidują pogodę. Będzie albo nie będzie. Jest w tej chwili większa szansa, prawdopodobieństwo, że on będzie 31 stycznia, ale pewności nie ma. Jest rzeczą oczywistą, że politycznym beneficjentem tego, że Brexit będzie, ale nawet jeżeli go nie będzie, to będą wtedy wybory, już są ogłoszone. No i tutaj Boris Johnson, premier Królewskiej Mości, te wybory wygra. Więc on już, można powiedzieć, jego postawa za Brexitem, przeciwko Remain, przeciwko pozostaniu, już no, mu się opłaciła. Znaczy, myślę, że on po raz drugi będzie premierem Królewskiej Mości i to w sytuacji, gdy jego poprzednicy i David Cameron i pani Theresa May stracili stanowiska w związku z Brexitem, a on zyskał i je obroni. Natomiast jedno jest pewne, jak się wydaje, że nie będzie Brexitu takiego gwałtownego, takiego na ostro, no deal. To jest niemożliwe. To byłaby katastrofa. Także dla przeciwnego Kowalskiego czy Nowaka, no bo sytuacja, w której na przykład ludzie, którzy pojechali do Wielkiej Brytanii i tam pomagają w wychowaniu dzieciaków, swoich wnuków, teraz musieliby, że tak powiem, w sytuacji traktowania Wielkiej Brytanii jako państwo trzecie, bo już nie będzie to członek Unii Europejskiej, musieliby występować na specjalną ścieżkę, żeby te ich emerytury z Polski trafiały do Wielkiej Brytanii, kwestia ubezpieczeń na przykład. Są takie wiele problemów codziennych, tak na przykład Polacy, którzy lata spędzili w Wielkiej Brytanii, wrócili do kraju, kwestia ich emerytur. Teraz to jest nie ma problemu, bo to jest w ramach Unii. To oczywiście można ustalić, no ale musi być ten deal, musi być ten rozwód na jakichś zasadach. Źle się dzieje, że Wielka Brytania wychodzi z Unii z wielu powodów. To jest kwestia wspólnej wizji Polski i Wielkiej Brytanii odnośnie przyszłości Europy, Unii Europejskiej, nie jako superpaństwa z wielką eurobiurokracją, tylko jako Europę ojczyzn, Europy narodów. To jest kwestia także stosunku do Rosji. Nasz jest realistyczny, Wielkiej Brytanii jest realistyczny, Niemiec, Francji, Włoch jest taki, powiedziałbym, entuzjastyczny, niepragmatyczny. To kwestia także NATO. No tutaj ta współpraca będzie. No ale to jest tak, że to jest też biało-czarny film. Trzeba zawsze widzieć pewne pozytywy. Co jest plusem? No, znowu, skoro rozmawiamy w USA w miejscu Wielkiej Brytanii szukały swojego sojusznika numer 1 w Unii. I znalazły, błyskawicznie, to jest Polska. W racji wielkości, sporej, jak na warunki unijne. Polska jest 5. krajem po Brexicie w Unii. To jest plus. No plus zapewne też może przeniesienie części firm z Londynu do Warszawy, o co zabiega premier Morawiecki. W niektórych krajach europejskich dość duże poparcie zdobyły i zdobywają ugrupowania, nazwijmy je eurosceptyczne. Włochy są takim przykładem. I tą tendencję widać od kilku lat. Czy może być taka sytuacja, że za lat, powiedzmy 4-5, dojdzie do takiego scenariusza, że znajdzie się 3-4 państwa w Europie, które będą chciały wyjść z Unii Europejskiej, biorąc przykład z Wielkiej Brytanii? Nie, uważam, że nie. Uważam, że może teoretycznie dojść do sytuacji, w której niektóre państwa będą chciały wyjść ze strefy euro, z Eurolandu. Z Unii nie. Także dlatego, że urządzono ścieżkę zdrowia w Wielkiej Brytanii teraz. To takie dosyć upokarzające wychodzenie z Unii, więc nie sądzę, żeby jakieś kraje chciały pójść śladem Wielkiej Brytanii. Ale ze strefy euro tak, pan wymienił Włochy. No przecież do niedawna rządziły tam dwie partie, teraz to się zmieniło, które obie na sztandarach wyborczych miały wyjście z Eurolandu. Notabene, to jest też ciekawa przy tej okazji powiedzieć, bo my mówimy tak, eurosceptycyzm i zaraz musimy prawica. To jest bardziej skomplikowane. We Włoszech mamy Matteo Salviniego Lega, dawna Lega Nord, dawna Liga Północna, teraz Liga, no ewidentnie prawicowy, eurosceptyk, no ale mamy też Luigi Di Maio, wicepremier, Ruch Pięciu Gwiazd, no ewidentnie lewicowy, nawet taki powiedziałbym antyklerykalny, niechętnie kościołowi, lewicowy eurosceptycyzm. Mamy w Hiszpanii Podemos, też takie sceptyczne wobec Unii Europejskiej, lewicowe. Mamy Syrizę w Grecji, no wręcz komunizującą, też dosyć eurosceptyczną, więc tutaj eurosceptycyzm niejedno ma imię. Jaką ma wadę? No, wadę ma taką, że jest bardzo często na zasadzie pewnego odruchu antyestablishmentowego. Skoro ten establishment europejski co pół roku przedłuża sankcje wobec Rosji, no to oni na zasadzie antyestablishmentu mówią, a nie, to my z tą Rosją powinniśmy się zaprzyjaźnić, prawda? I jeżeli są jakieś prorosyjskie wystąpienia w parlamencie europejskim, to bardzo rzadko są one ze strony komunistów, ale dość często ze strony eurosceptyków z Wielkiej Brytanii czy Francji. Zajmujemy się Ukrainą. Też temat panu bliski. Mija bodajże tam 6 lat mniej więcej od Majdanu, przynajmniej ostatniego. I co? W ostatnich wyborach parlamentarnych 2/3 to są nowi deputowani. Jest nowy prezydent, ale Ukraina naprawdę jest w tragicznej sytuacji gospodarczej. Z korupcją jak było, to było. Jest coś, co się zmienia na lepsze w tym kraju? Tak. A to, co nas było ważne, polityka historyczna. Prawda? Tak. Tak, znaczy Zełenski jest Żydem, to nie jest żadna tajemnica. Gazety izraelskie pisały jeszcze wtedy, kiedy premierem był Groysman, a prezydentem został Zełenski, że Ukraina jest jedynym krajem na świecie, który ma i żydowskiego prezydenta, i żydowskiego premiera. Ale dlaczego o tym powiedziałem? Ponieważ jego stosunek do historii Ukrainy, z racji tego, że szowiniści ukraińscy mordowali głównie Polaków, ale mordowali również Żydów, jest trochę inny niż tych elit ukraińskich, którzy chcą wybielać rzeczywistość i udawać, że nie było ludobójstwa na Polakach, czy też, że owszem, były morderstwa, ale po obu stronach i tym podobne rzeczy, tak? Więc no, konkretnie właśnie teraz, właśnie w ostatnich miesiącach zgoda na ekshumację grobów polskich żołnierzy, dopiero trzecia w ciągu ostatnich no niemal 30 lat. To w wymiarze polityki historycznej, w wymiarze geopolityki pewna zmiana pozytywna, być może wymuszona przez Amerykanów, tego nie wiemy, uważam, że to jest możliwe, mianowicie wcześniej Petro Poroszenko, tak jak kiedyś pani premier Tymoszenko, grała na zbliżenie z Niemcami. Wydaje się, że nie było to na rękę Amerykanom. Tutaj Zełenski bardzo zabiegał, nawet przyjechał do Warszawy w tym celu, kiedy był prezydent, gdy miał być prezydent Trump, był w końcu Michael Richard Pence. Wydaje mi się, że tutaj nastąpiły takie przełożenie zwrotnicy, to znaczy Ukraina przede wszystkim chce pracować z USA, i trochę chce balansować te relacje europejskie, a więc także w większym stopniu angażować się w relacje z Polską. To nie przypadek, że wie pan, jeżeli Donald Tusk jako premier z pierwszą wizytą pojechał do Moskwy, też to nie było przypadkiem. Jeżeli prezydent Zełenski z pierwszą wizytą w ogóle zagraniczną pojechał do Polski, to też nie jest przypadkiem, zresztą spotkał się wcześniej z prezydentem Dudą na terenie polskiej ambasady w Brukseli. Więc ja pokazuję, że tutaj jednak zmiany są, że one będą trwałe. Zobaczymy. Pan ma rację. Sytuacja gospodarcza Ukrainy jest gorsza niż Białoruś na przykład. Być może mają ten najgorszy okres za sobą, bo jednak obserwujemy, uwaga, że część Ukraińców usilonych w Polsce wraca na Ukrainę. Oczywiście część wjeżdża na przykład do Niemiec, się otworzył rynek pracy. Natomiast no, na pewno korupcja jest tutaj wielkim problemem w dalszym ciągu. Przejdźmy już do polityki stricte polskiej. Ostatnie wybory parlamentarne. 2,3 miliona więcej głosów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. Dla mnie dużo ciekawszą informacją jest to, że jeśli chodzi o gminy, 2200 z kawałkiem, zwycięstwo PiS-u do 170 iluś dla innych ugrupowań. Ale potem pojawiły się, moim zdaniem, takie marudzenia, niedosyt, że jednak to za słabe zwycięstwo. No, chcieliśmy więcej, ale trzeba docenić to, że jesteśmy jedyną formacją poza Węgrami, która rządzi samodzielnie w Unii Europejskiej, poza Wielką Brytanią, gdzie jest one seat constituencies, więc jest inny system wyborczy. Jesteśmy jedyną formacją, która obroniła rządy z krajów w naszym regionie, obok jeszcze Słowacji, ale jedyną, która obroniła rząd większościowy. Straciliśmy Senat. Ale tutaj bym powiedział, że jest szczęście w nieszczęściu. Ja uważam, że strata Senatu uzmysłowiła wielu wyborcom w Polsce, że to nie jest tak, że PiS nie ma z kim przegrać. Że trzeba mega mobilizacji w wyborach prezydenckich, które są za pół roku. I tutaj trochę uśpieni może tymi świetnymi sondażami, które dawały nam ponad 50% i w ogóle już w zasadzie opozycja podzielona i nic tylko kupić popcorn i oglądać, prawda, wyniki wyboru telewizji. Nie. Wyniki wyboru do Senatu pokazały, że trzeba się bardzo mobilizować, żeby mieć ponownie prezydenta z obozu patriotycznego, obozu niepodległościowego. I to może jest taki trochę zimny prysznic. Natomiast w moim przekonaniu tutaj mamy 4 lata, a co do Senatu, no zobaczymy, co będzie w wyborach prezydenckich. Może tak być, że ta kompozycja polityczna będzie trochę inna. Jak wspomniałem, 2,3 miliona głosów więcej, może by ich było jeszcze więcej, gdyby nie pewne, powiedzmy wprost, zaniechania czy też porażki Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład dla wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości rzeczą zasadniczą było ukaranie wielu osób, wielu polityków. Afery, które można tutaj wymieniać bardzo długo. Hazardowa, podsłuchowa, cyfrowa i cmentarna i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że politycy nie wsadzają ludzi do więzienia, ale taki na przykład Jan Bury ciągle sobie jakby kpi z wszystkiego. To jest taka sztandarowa postać Polski, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, która chodzi na wolność, a wszyscy wiedzą, że był umoczony bardzo poważnie. Tłumaczenia otrzymujemy takie, że a tak działają sądy w Polsce. Brakuje tego, w skrócie, jak to się nazywa, programu Cela Plus. No, moja odpowiedź jest taka, że właśnie tak działają sądy w Polsce, tylko może tak konkretnie powiem, mamy sytuację, kiedy po działaniach CBA i Boguziki, że ono istnieje i powinno istnieć i postulat Platformy, żeby likwidować, jest postulatem antypolskim dla mnie. CBA daje dowody korupcji, prokurator proponuje sankcje, a sąd zwalnia ludzi, którzy kiedyś kierowali wielkim zakładem Police, tak? Skończyłem tam teraz ostatnio znowu 2 aresztowania, w tym uwaga, został aresztowany asystent byłej i obecnej posłanki, europosłanki Platformy Obywatelskiej, taka ciekawostka. I takich przykładów mamy więcej. Pana Gawłowskiego, Stanisław G. stał się senatorem gawłowskim, wygrał 400 głosami tylko, w sytuacji, kiedy w wielu domach pomocy społecznej w Koszalinie skala głosów nieważnych sięgała 80–90%, więc to bardzo dziwne zwycięstwo. Natomiast to powiedziałbym w ten sposób, że w moim przekonaniu tutaj jest tak, że rzeczywiście to, co szczerze, bo nie wiem, że był nagrywany, pan Sławomir Neumann mówił, że sądy są w tej drużynie Platformy Obywatelskiej, czy część sędziów, coś tu musi być, bo rzeczywiście jest tak, że teraz na przykład pan Durczok, sąd prokuratorskie, co robi sąd? Wypuszcza, przepraszam, przy samym szacunku, gdyby pan, panie doktorze, że tak powiem... Ja bym siedział już w więzieniu. Pan by siedział za ten kredyt, prawda, milionowy w więzieniu, pan by wcześniej pewnie siedział za kredyt, ale za jazdę jako. No za jazdę, najpierw potem za kredyt. Już teraz się opada dowcipy, że samochodem Cimiłoszewicza pan Durczok nie wiem, potrącił na szczuba na pasach, tak, i wyszedł. Ale to są przykłady celebrytów czy polityków, czy może być na szczub Durczok, którzy no, powinni być ukarani, a okazało się, że to staruszka sterowała samochód pana Rajsztuba. To są rzeczy niebywałe, ale to pokazuje właśnie, dlaczego tą zamianę wymiaru niesprawiedliwości w wymiar sprawiedliwości warto zrobić. Warto zrobić, ale to jest w sumie 4 lata minęło, 3 można powiedzieć, odkąd to się dzieje i to wygląda na bardzo duże zamieszanie i ktoś, kto obserwuje to z jakiegoś dystansu, no ciężko mu się w tym poruszać, bodajże były 4 już nowelizacje, tam jakiś trybunał w Europie coś zmienia, w Polsce ktoś coś zmienia, są demonstracje, to myśmy w końcu mieli tą reformę, czy nie? Na ile ona zmieniła? 20%, 30%, bo w sumie to jest tak, że 10 000 sędziów, 11 bodajże, terroryzuje państwo. Reforma zmieniła, zastosowano według mnie, władze zastosowały metodę Orbana, premiera węgierskiego, która polega na tym, że robi się pewne reformy w różnych obszarach, specjalnie trochę jakby zawyżając tutaj to, co się chce zrobić, po to, żeby potem po interwencji Unii odpuścić trochę, a i tak wyjść na swoje. No, Orban robi to perfekcyjnie w bardzo wielu dziedzinach. Natomiast oczywiście zagranica interweniuje, ingeruje, kto do tego ich namawia. No, decyzja Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej to jest efekt wniosku Komisji Europejskiej, z którym się wrócił człowiek roku Gazety Wyborczej, pan towarzysz, no bo to członek partii lewicowej, więc myślę, że się nie obrazi, Franz Timmermans. Więc tutaj rzeczywiście opozycja gra nie tylko ulicą, pan mówił o demonstracjach, a gra przede wszystkim za granicą. No, jak widać, czasem sojuszników znajduje, chociaż myślę, że akurat pani von der Leyen nie będzie tutaj sojusznikiem opozycji. Ja, panie pośle, wcale nie twierdzę, że CBA czy policja działają źle, bo są tam aresztowania. Na przykład chociażby w aferze VAT-owskiej parę osób poszło siedzieć, przynajmniej zostało zatrzymanych, ale mamy na przykład taką sytuację. Doskonale wiemy w Polsce, że to niedawno potwierdził z miesiąc temu, mniej więcej, może 3 tygodnie temu, były minister, obecnie szef PGNiG-u, pan Woźniak. Każdy wie o umowie handlowej dotyczącej gazu między Polską a Rosją. Polska straciła rocznie $1 miliard. Za to odpowiada dokładnie premier Pawlak. O tym wszyscy wiedzą i jak to nazwał jeden z moich kolegów, on nie miał nawet wpisu, nie ma nagany w swoich dokumentach pracy. Już nie mówiąc o tym, że powinien siedzieć za coś takiego. To naprawdę ciężko z amerykańskiej perspektywy zrozumieć. Julia Tymoszenko za przedziwne handle umowy z Rosją dostała 7 lat. Tak, tak. Tutaj pan powiedział o dobrej pracy policji, CBA. Tutaj jeszcze bym dodał dobrą pracę prokuratury, która jednak te wnioski z aktu oskarżenia składa. Co do sędziów, ja chciałem powiedzieć, że jest bardzo wielu sędziów w Polsce uczciwych i porządnych, przyzwoitych w różnym wieku. No, ale jednak jest część takich, którzy robią pewną taką historię. To jest odniesienie do czasów I Rzeczypospolitej. No, anarchię, chaos, jakieś rokosze, tak? Rokosze, już nie Żebrowskiego. I to one są faktem. Poanarchizuje państwo, ale też zwracam też uwagę, że to jest występowanie przeciwko przepisom unijnym. Przepisy unijne mówią wyraźnie, wymiar sprawiedliwości to jest sprawa suwerenna poszczególnych krajów członkowskich. Polski, Rumunii, Niemiec, Francji. A tymczasem Unia Europejska, czy też część instytucji Unii wykorzystuje do tego, żeby atakować Polskę. I to w momencie, kiedy na przykład prezydent Francji przeprowadza reformy zwiększające kompetencje prezydenta, a więc polityków na wymiar sprawiedliwości w tym kraju i Unia w tej sprawie milczy. Na koniec zostawiłem sobie, ale na to mamy dość dużo czasu, kwestię ustawy słynnej i niesłynnej S447. Właśnie w listopadzie miał, jeśli dobrze pamiętam, 9 listopada miał być raport Departamentu Stanu, ale jeszcze go nie ma. Ważni polscy politycy, Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, wyraźnie mówili, żadnych odszkodowań nie będzie. To jest stanowisko władz Polski. S447 to jest prawodawstwo amerykańskie, ale to obaj doskonale wiemy, że owszem, prawo amerykańskie na terytorium Polski nie będzie działało, ale to jest miecz polityczny. I on będzie w Polskę walił, jeżeli, nie ukrywajmy, żydowskie organizacje z Nowego Jorku będą chciały go stosować. Pan się wstrzelił z tym pytaniem, bo za parę dni poznamy materiał Departamentu Stanu. Według mojej wiedzy tam będą dwie strony o Polsce. Jakie? Nie wiem. Natomiast jedno jest pewne. Obojętnie od tego, co tam Departament Stanu napisze, nie ma żadnych instrumentów formalno-prawnych, żeby Polskę do czegokolwiek zmusić. I powiem bardzo twardo, dopóki będzie ten rząd, Polska żadnej złotówki czy dolara nikomu nie będzie płacić. Sam będzie się domagać, żeby Polsce zapłacono w ramach może nie tyle odszkodowań, co reparacji ze strony Niemiec. I tutaj to musi być jasne. Natomiast presja, może będzie presja, natomiast w zależności od tego, kto będzie rządził w Warszawie, będziemy wiedzieli, czy te pieniądze wypłyną z Polski, czy nie wypłyną. Zarządu Prawa i Sprawiedliwości nie wypłyną. A czy rząd nie przegrał, Prawo i Sprawiedliwość może niedokładnie, rząd nie przegrało narracji właśnie w kwestii S447, to znaczy, że temat był bardzo taki nośny politycznie, głośny, zastosowany chociażby przez Konfederację. Ja odbierałem, mimo tych deklaracji premiera czy Jarosława Kaczyńskiego, że była to postawa zbyt defensywna. A co można powiedzieć jaśniej, no, prezes Kaczyński, Mateusz Morawiecki, zanim powtórzył, powiedział, że Polska nie będzie żadnych roszczeń uwzględniać. Kropka. Tutaj sprawa jest jak gra o sobie zero-jedynkowej. Albo tak, albo tak. Polska płacić nie będzie. Zarządów innej formacji? Może tak. Zarządu PiS-u? Nie. I ostatnia już kwestia. Prawo i Sprawiedliwość, policzmy, wygrało wybory prezydenckie, parlamentarne, później samorządowe, eurowybory i teraz parlamentarne. 5 zwycięstw pod rząd, jeśli dobrze policzyłem. Jaki jest polski wyborca w tej chwili? Była znakomita frekwencja, jak na polskie warunki w ostatnich wyborach. Często się słyszy, że polski wyborca w tej chwili, jak idzie do urny, to myśli już portfelem, kieszenią, że jest bardzo wygodny, zasmakował wygodnego życia. Stąd te różne deklaracje pomocy socjalnej, polityki socjalnej, świadczeń. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość je stosuje. Czy to już jest taki właśnie wyborca typu amerykańskiego, który patrzy na życie po prostu, że trzeba mieć peace and prosperity, mniej ideologii? Precyzyjnie mówiąc, uważam, że to jest sprawa bardziej skomplikowana. Uważam, że rzeczywiście w każdym kraju spora część wyborców patrzy przez pryzmat, który pan mówi. I nie należy na to winić, to jest rzecz ludzka, oczywista. Także w Polsce ludzie patrzą przez 500+, bo czasem mogli wyjechać po raz pierwszy na wakacje rodziną. Dzięki 500+, już teraz na pierwsze dziecko, czy już nie ma zeszytów na krechę w sklepikach wiejskich, tak. To są rzeczy, które może z Warszawy nie widać, ale są. Natomiast jest też tak, że duża część w Polsce wyborców, może większa niż w innych krajach, patrzy przez pryzmat polityki historycznej, przez kwestię pewnej godności, którą narodowi zwrócił ten rząd, a przedtem no, była ta polityka wstydu ze strony Platformy, PSL-u i mediów i popierających te rządy, że jednak Polska, która zaczyna nie być przestaje być yes-manem dla Brukseli, która mówi yes, na to się zgadza, tylko formułuje własne aspiracje, mówi językiem własnych interesów narodowych. To jest Polska oczekiwana przez bardzo wielu ludzi. Tak, oczywiście aspekt materialny jest ważny, bardzo ważny. I dobrze, że istnieje, to jest oczywiste, ale myślę, że wielu wyborców myśli nie tylko, a może nawet nie głównie przez tego aspektu. A naszym gościem był dzisiaj tutaj w Chicago europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do lektury Kuriera Chicago i słuchania Radia Polonii 2000 na stacji 1080 AM.